Bardzo serdecznie witamy Państwa w zespole pałacowo-hotelowym Jedlinka w Jedlinie Zdroju. Dzisiaj historyczne wydarzenie dla rekreacji, dla sportu, dla miasta w Jedlinie Zdroju. Losowanie numerów startowych, losowanie uczestników, biegaczy czwartego półmaratonu górskiego Jedlina Zdrój 2017. Liczba uczestników, którzy zgłosili się do naszego biegu, przekracza ilość miejsc zarezerwowanych dla uczestników tej imprezy, stąd konieczność wylosowania numeru, wylosowania biegaczy, którzy będą startować w tej imprezie. 257. Numer 257 wyświetli nam się tutaj zaraz. Pani Alicja Kogowska, także gratulujemy. Za ubiegły rok, a to była dopiero trzecia edycja, nasz półmaraton został oceniony jako najlepszy półmaraton na Dolnym Śląsku, czyli wygrał z półmaratonem wałbrzyskim, świdnickim, wrocławskim, legnickim, ponieważ on jest jakby szczególny, jest wybitnie urokliwy, jest trudnym, no i rzeczywiście tylko biegnąc z tym półmaratonem ma się szansę na przykład zaliczyć najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który jest pomiędzy Wałbrzychem a Jedliną. On ma 1600 metrów. Tysiące ludzi do nas przyjeżdża nie tylko z powodu tego półmaratonu, ale potem ci, którzy lubią aktywność, doceniają kilometry naszych ścieżek, naszych tras do chodzenia, do chodzenia z kijkami, do jeżdżenia na rowerze. Tych ofert, co w Jedlinie można zrobić, mamy bez liku, a półmaraton to jest naszym takim głównym ambasadorem. Jesteśmy od początku półmaratonu jedlińskiego, zresztą generalnie jesteśmy aktywni w Jedlinie od lat. Współpracujemy ze sobą bardzo długo w różnych aktywnościach i w momencie, kiedy pojawił się półmaraton jedliński, jesteśmy od początku. Zależy nam na tym, żeby oprócz tej działalności finansowej, wspierania i doradzania naszym klientom w tym, aby dobrze zarządzać własnymi środkami, to też wspierać ich ducha aktywności zawodowej i sportowej. Roxana Kokoszka. Nasza oferta zimowa jest też bardzo ciekawa, bo mamy stok narciarski kilkusetmetrowy dla początkujących. Stok narciarski wyposażony w wyciąg taśmowy, nie ma w okolicy wyciągu taśmowego, wyciąg orszykowy, stok oświetlony. Mamy także mały tor do zjeżdżania na sankach, czyli na kilka godzin dla tych, którzy chcą z dziećmi tu wyjechać, chcą tak naprawdę się nauczyć jazdy na nartach, to Jedlina jest najlepsza i ten weekend, który przed nami, to jest, kto wie, czy nie ostatnią szansą, żeby pojeździć na nartach przed wyjazdem w Dolomity.